Dziś Monika Zarzycka kolejny raz odwiedza Dominikę na Dietla. Jednak dziewczyna nie przyszła tylko zamiarem odwiedzin przyjaciółki, ale chciałaby poderwać jednego z lokatorów. Tym razem padło na Adriana. Zarzycka próbuje uwieść majora Kubackiego. Jednak on nie jest nią zainteresowany i daje jej to do zrozumienia. Chłopak nie ma zamiaru mieć tajemnic przed ukochaną i mówi jej o tym. Kiedy Zuza dowiaduje się o podrywie jej faceta, jest wściekła, najchętniej wywaliłaby Zarzycką za drzwi. Tymczasem Marcel kombinuje, jak wywalić Mateusza ze szkoły tańca. Chłopak nie akceptuje go i nie potrafi mu zaufać, nie po tym czego dowiedział się na jego temat. Marcel wpada na pewien plan, jak podstępem pozbyć się nowego instruktora tańca. W swój genialny pomysł tajemnicza Sebastiana, lecz on kompletnie nie wierzy w powodzenie tego planu. Wiecie, kogo Monika mi przypomina? Sarę, która kiedyś miała potężną chcicę. Najbardziej chciało mi się śmiać, jak wskoczyła Marcelowi do wyra, a ten wybiegł z pokoju jak poparzony, a tym razem padło na Adriana. Co do drugiego wątku, to wiadomo, że wcześniej czy później coś się stanie i pozbędą się Mateusza. Ale czy aby na pewno chcieli, żeby tak się to skończyło? Tego niestety nie wiem. Myślisz, że gdyby nie Zuza, to Kubacki skusiłby się?